18 czerwca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Zarząd powiatu z absolutorium. Przestępczy duet. Złożyli zawiadomienie do prokuratury. Wzruszeń mocna, zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej nr 8. Przed nami piąta edycja gali tanecznej. Zagrali na murawie miejskiego stadionu. Pierwsze treningi za nimi. Dzisiaj obradowali radni powiatowi. Najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu za ubiegły rok. Warto jednak przypomnieć, że obecnie urzędujący zarząd pracował po ubiegłorocznych jesiennych wyborach samorządowych niecały miesiąc, a to właśnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu było przedmiotem uchwały absolutoryjnej. Przy obecności 21 radnych za głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw przy 3 głosach wstrzymujących się. 25-latka i jej 25-letni partner w rękach policji. Para usłyszała zarzuty kradzieży rzeczy będących wyposażeniem pokoju hotelowego. Odpowiedzą też za kradzież Peugeota, którego właściciel z kluczykami i dowodem rejestracyjnym pozostawił go przed swoim domem. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 12 czerwca 2019 roku bełchatowska policja została zawiadomiona o kradzieży rzeczy stanowiących wyposażenie mieszkania. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Babienickiej w Bełchatowie. Pokrzywdzona wartość skradzionych rzeczy wyceniła na 1800 zł. Podała jednocześnie, że pokój hotelowy wynajęła 29-letniej bełchatowiance, a 4 dni później zorientowała się, że mieszkanie, które wynajęła, jest zamknięte od wewnątrz, a ze środka został skradziony sprzęt RTV, AGD oraz inne rzeczy stanowiące wyposażenie mieszkania. Podała też, że sprawcy najprawdopodobniej z pomieszczenia wyszli przez okno. Policjanci wykonali oględziny na miejscu zdarzenia, zabezpieczając liczne ślady kryminalistyczne. Jednocześnie do komendy policji 13 czerwca zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił o kradzieży swojego auta marki Peugeot 205 wartości 600 zł. Policjanci połączyli oba te zdarzenia, trafnie ustalając, że obu tych przestępstw dopuściła się 29-letnia bełchatowianka i jej 25-letni partner. Policjanci najpierw odnaleźli auto. Samochód zamknięty stał zaparkowany na parkingu osiedlowym, a później już kwestią czasu było zatrzymanie osób podejrzewanych. 29-letnia bełchatowianka i jej 25-letni partner zostali zatrzymani w momencie, kiedy zupełnie niczego się nie spodziewając wsiadali do auta i chcieli odjechać. Bełchatowianie usłyszeli już zarzuty za kradzież, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz za swoje zachowanie, za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, część niezrzeszonych radnych oraz mieszkańcy złożyli do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego wójta gminy Bełchatów Kamila Ładziaka i podległych mu urzędników. Jak sami zaznaczają, zawiadomienie jest efektem m.in. kilku kontroli RIO i głębokiej analizy raportów. Działając w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość Gminy Bełchatów oraz mieszkańców Gminy Bełchatów, po dokonaniu analizy protokołów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, sporządzonych po kontrolach przeprowadzonych w 2013, 2016, 2018 i 2019 roku, oceny obecnej sytuacji finansowej Gminy Bełchatów, zawiadamiam o istnieniu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Kamila Ładziaka, który w okresie 2010-2018 pełnił funkcję wójta gminy Bełchatów oraz podległych urzędników, w tym skarbnika gminy Bełchatów panią Annę Sadurską oraz zastępcę skarbnika panią Sylwię Rozparę. Złożony wniosek do prokuratury to, jak zaznaczają radni, efekt kilku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uznaliśmy, że stojąc na straży prawa, chcemy jako członkowie Klubu Prawa i Sprawiedliwość bardzo zaakcentować, że nie podoba nam się takie działanie i uznaliśmy, że to nie my jesteśmy od rozliczania poprzedniego wójta, tylko są od tego powołane organy w państwie, które powinny się tym zająć. Nasze głębokie zaniepokojenie budzi sytuacja, jako że organ nadzoru, jakim jest kontroli finansowej, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa, w raporcie tym ostatnim, który przedstawiła i we wnioskach pokontrolnych, naszym zdaniem wprost z niego wynika, że organ wskazuje
iż podejmował decyzje na nieprawdziwych, no czy zafałszowanych, to już ocenią stosowne organy, ale na nieprawdziwych danych, które były przekazywane z Urzędu Gminy. Jeżeli, Szanowni Państwo, urząd oszukuje inny urząd, to jakie poszanowanie może być obywatela do organów państwa, organów samorządu terytorialnego? Tak nie wolno robić. Dlatego też w poczuciu odpowiedzialności za porządek prawny, w poczuciu odpowiedzialności za naszą gminę, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ten wniosek po prostu złożyć. My właśnie cierpliwie czekaliśmy na ten końcowy raport i na te wnioski, długo czekaliśmy na wnioski, jest ich 34 zastrzeżenia w tym raporcie. No, naszym zdaniem niektóre z nich mówią wprost, że zostało złamane prawo. Prawo w postaci ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych. Nie może być tak, proszę Państwa, że osoby, które do tego dopuszczały, bo nie był to tylko i wyłącznie sam wójt, ale również inne osoby, no pozostają bezkarne. A tutaj ci radni, którzy są tutaj zgromadzeni oraz ja jako wójt, no w tej chwili musimy ratować sytuację finansową gminy za czyjeś działania, które pozostawały niezgodne z prawem. To było popołudnie pełne wzruszeń. Uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej nr 8 uroczyście zakończyli rok szkolny. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, a rodzice listy gratulacyjne. To było wyjątkowe popołudnie. Wyjątkowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców dzieci, które w tej szkole spędziły kilka ostatnich lat. Wczoraj uczniowie 7 i 8 klas szkoły podstawowej nr 8 uroczyście pożegnali rok szkolny. Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Uczniowie doczekali się zasłużonego wypoczynku, zdobyli nowe wiadomości i umiejętności. Dzisiaj z całą pewnością wszyscy wiedzą więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. Rozwijając pasje i zainteresowania naszych uczniów, wychodzimy poza mury szkoły, klasy. Organizujemy wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, biblioteki. Zajęcia pozalekcyjne zorganizowane były zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami naszych wychowanków. To rok, który zapisze się w historii szkolnictwa. We wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy reformę oświaty i staliśmy się 8-letnią szkołą podstawową. Stanęły przed nami nowe wymagania i nowe wyzwania. W 2019 roku pierwsi absolwenci opuszczają mury naszej szkoły. Wszyscy ósmoklasiści ukończą szkołę podstawową i wszyscy przystąpili do egzaminu. Najlepsi uczniowie 8 otrzymali nagrody książkowe, a rodzice listy gratulacyjne. W sposób szczególny oczy nasze kierują się ku Wam, absolwentom, którzy przynosili naszej szkole chwałę, dzięki którym imię naszej 8 było rozsławiane w mieście i powiecie. Decyzją komisji tytuł Absolwent Roku 2019 Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie zdobyła Aleksandra Wolaska. Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć podziękowań dla nauczycieli i kwiatów. Były łzy wzruszenia i deklaracje przyjaźni na kolejne lata. Nauczyła nas Pani o wiele więcej niż nie jeden trener. Nigdy o Pani nie zapomnimy. Przeważnie to my zdobywaliśmy różne trofea, lecz dziś chcielibyśmy wręczyć Pani ten szczególny puchar dla super nauczyciela.
Dziękuję. Ósmoklasiści przekazali sztandar na ręce młodszego rocznika. My, uczniowie klas ósmych, dziś po raz ostatni jesteśmy razem z Wami w szkole, w której przeżyliśmy 8 lat naszego życia. Za kilka chwil opuścimy te tak dobrze znane nam mury i wyfruniemy w daleki świat, ale zawsze będziemy pamiętać, że to właśnie tutaj odnosiliśmy nasze pierwsze sukcesy, znaleźliśmy przyjaciół, dorośliśmy. Za parę chwil staniemy się absolwentami szkoły podstawowej nr 8 i nigdy już nie spotkamy się w tym gronie. Chcielibyśmy więc utrwalić moment naszego pożegnania, by pozostał w pamięci naszej i waszej. Proszę wszystkich o powstanie. Teraz nastąpi przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas siódmych. Nowy skład poszedł do przekazania sztandaru wystąp. Proszę poręcz sztandarowy klas siódmych o przejęcie sztandaru. Sztandar szkoły przekazać. W imieniu klas ósmych, opuszczających mury tej szkoły, przekazujemy w Wasze ręce sztandar szkoły. Za chwilę zostaniecie najstarszą klasą w szkole. Mam nadzieję, że będziecie godnie reprezentować społeczność szkolną. Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego i sumiennie wypełniać swoje obowiązki oraz reprezentować społeczność szkoły, a także dbać o jej dobre imię. Uczniowie świadectwa otrzymają dopiero jutro, ale już teraz życzymy im udanego wypoczynku i nabrania sił przed kolejnym rokiem szkolnym. To będzie pewnego rodzaju podsumowanie. Przed nami wielka gala taneczna, czyli wydarzenie skierowane głównie do osób, którym w duszy gra taniec. Szczegóły wprowadził nas Daniel Dobrzyński z Centrum Tańca Up Studio. Jutro będzie wielka gala taneczna, którą organizujemy już od 5 lat. Jest to 5. edycja jubileuszowa. Ta gala taneczna ma za zadanie jakby realizację, przełamywanie barier przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czyli naszych kursantów, którzy wychodzą na profesjonalną scenę z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem po to, aby właśnie przełamywać swoje bariery, swój lęk przed wystąpieniami publicznymi. To jest naprawdę duże wydarzenie, bo ściągamy do Bełchatowa blisko 1000 osób z całego województwa łódzkiego i tam właśnie będziemy prezentować przeróżne talenty artystyczne i również z kultury tanecznej. Przygotowania trwają
do samego wydarzenia przygotowania trwają już blisko 3 miesiące, ale kursanci tak naprawdę prezentują swoje umiejętności, które zdobywali przez cały rok w naszym studiu tańca. I to jest praca, w zasadzie to wydarzenie jest jakby uwieńczeniem całorocznej pracy właśnie w App Studio. Jak najbardziej będą goście specjalni, którzy zaprezentują również swoje przewspaniałe talenty. Między innymi właśnie gośćmi specjalnymi będą uczestnicy naszego kursu, jakim jest Akademia Muzykalowa App, jedyna, która powstała w naszym regionie. Zaprezentują oni zapowiedź spektaklu, którego premiera odbędzie się właśnie w październiku, a także będzie również premiera ich filmu, który powstawał prawie cały rok właśnie na tym wydarzeniu. Dodatkowo również zaprosiliśmy wspaniałego wokalistę tutaj z Bełchatowa, Pawła Bauera, który zaprezentuje nam trzy wspaniałe piosenki. Całe wydarzenie odbędzie się na hali sportowej przy Sport Hotelu w Bełchatowie. Zaczynamy o 16:15 i myślę, że będziemy na tej hali świętować tą galę taneczną około 4 godzin, czyli myślę, że około 20 zakończymy to wydarzenie. I zapraszamy wszystkich gości, którzy kochają kulturę taneczną, wokalną, muzyczną, po to, aby z nami świętować właśnie zakończenie sezonu tanecznego. Za nami 11 bieg rekreacyjny i marsz Nordic Walking. Takiego zainteresowania wydarzeniem nie spodziewali się nawet sami organizatorzy. Na starcie pojawiło się ponad 280 uczestników, wśród nich spora grupa najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Na stadionie Powiatowego Centrum Sportu w minioną niedzielę klub sportowy Spartacus zaprosił do wspólnego wysiłku. I jak można odczytać po obecności samych zainteresowanych, wydarzenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Pogoda dopisała, dla tych, którym było za gorąco, przygotowano kurtyny wodne. Organizatorzy zadbali także o najmłodsze dzieci. Można było pomalować buzię na wzór ulubionej postaci z bajek, czy też zasiąść za kierownicą wozu strażackiego. Także w niedzielę na boisku Powiatowego Centrum Sportu świętowały rodziny zastępcze, a wszystko w ramach Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie ma charakter cykliczny i jak podkreślali organizatorzy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stanowi okazję do integracji rodzin oraz wymiany doświadczeń. Na terenie powiatu bełchatowskiego funkcjonuje 126 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 170 dzieci. Na płycie głównej Stadionu Miejskiego w miniony weekend zagościli najmłodsi adepci piłki nożnej. Wszystko w ramach wyjątkowego turnieju Bełchatów Cup 2019 dla dzieci z rocznika 2010 i urodzonych w ostatnim kwartale 2009 roku. W rozgrywkach wzięło udział ponad 200 chłopców z 16 drużyn z terenu całego kraju. Bardzo się cieszymy, że zagościły do nas tak mocne ekipy z całego kraju. Jest to pierwszy tego typu turniej organizowany przez nas dla chłopców z rocznika 2010 i urodzonych w ostatnim kwartale 2009. Chcemy gdzieś tam promować ten efekt wieku relatywnego, także cieszymy się, że też drużyny z tego skorzystały i wykorzystały taką możliwość zabrania takich zawodników. Jakim idzie dzisiaj na boisku? Uważam, że poziom jest bardzo wysoki. Wszyscy trenerzy zgodnie twierdzą, że poziom sportowy i organizacyjny turnieju stoi na topowym poziomie, także nic tylko się cieszyć z tego i oby to nie było jednorazowe przedsięwzięcie, tylko żeby to może stała się impreza cykliczna. To było dla nich wyjątkowe wydarzenie, nie tylko z uwagi na sportową rywalizację, ale przede wszystkim także dlatego, że młodzież mogła zagrać na murawie, gdzie na co dzień trenują i grają piłkarze zawodowi. Powiedziałem moim chłopcom, że w hierarchii GKS-u Bełchatów już nie ma ważniejszego miejsca dla zawodnika i widzę, że podołali temu mentalnie, wiedzą i znają wartość tego miejsca, dlatego też oddają całego siebie, dają z siebie wszystko i pokazują wysokie umiejętności, które naprawdę mają i posiadają. Walki na boiskach nie brakowało, były emocje i sportowa złość, celne strzały na bramkę i radość z wygranych spotkań. Radość taka, że można było zapomnieć, z kim się grało i jaki wynik był na koniec spotkania. Dobrze jest. A z kim graliście? Z Legią Warszawa.
graliśmy z tym. Z Legią, graliśmy z Wisłą Pławią czy jakoś i graliśmy z kim jeszcze? Ze Ślęzą Wrocław. I jak wyniki? Ze Ślęzą przegraliśmy 4-0, z Legią 4-0 i 7-2 z Pławią. Powiedz mi, ciężko było rywalizować na boisku tutaj na murawie Gieksa Areny? No bardzo. A co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było wygrać z Legią i z Pławią. Graliśmy z GKS-em Tychy, z Krom Częstochowa i graliśmy z Radomiakiem Radom. No i jak wyniki? Pierwszy mecz był... Zostaw moją bryłę! Może kolega uzupełni? Chyba 7 2. Drugi mecz 10-1 dla nas, a trzeci mecz wygraliśmy 5-1. W pierwszej fazie grupowej turnieju dla dzieci rywalizowano w czterech grupach. Zwycięzcy każdej z nich awansowali do Ligi Mistrzów. Drugie miejsca do Ligi Europy, trzecie do Ekstraklasy, a czwarte do Pucharu Polski. W Lidze Mistrzów najlepsi w całej rywalizacji okazali się zawodnicy z Łodzi, którzy w finałowej grupie wyprzedzili drużynę z Puław, a trzecie miejsce przypadło Polonii. Gospodarze turnieju GKS Bełchatów pod wodzą trenera Bartłomieja Kondrackiego zajęli miejsce tuż za podium. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Alana Wódkę z GKS-u Bełchatów. Najwięcej bramek zdobył Bartek Buczkowski z ŁKS-u, natomiast najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Oskara Barylskiego, także z ŁKS-u. Piłkarze PGE GKS-u Bełchatów zakończyli urlopy i wrócili już do treningów. Wczoraj po raz pierwszy po wywalczeniu awansu do wyższej klasy rozgrywkowej spotkali się, by potrenować. W inaugurującym przygotowania do nowego sezonu treningu drużyny PGE GKS-u Bełchatów wzięło udział 30 zawodników. Zajęcia wprowadzające zorganizowano na boisku nr 3 Miejskiego Centrum Sportu. Z nowych twarzy, poza zakontraktowanymi niedawno Krzysztofem Wołkowiczem i Michałem Kołodziejskim oraz wracającym z wypożyczenia Dawidem Flaszką, pojawiło się m.in. czterech zawodników z drużyny PGE GKS-u Bełchatów U18. Bartłomiej Lisowski, Jakub Kozica, Damian Michalak i Daniel Chwałowski, a także testowani Patryk Serafin, Mateusz Marzec, Adrian Małachowski, Michał Kuczałka oraz Maciej Masa. Dzisiaj natomiast piłkarze przeszli do południa testy siły, a po południu trening piłkarski. W sobotę pierwszy letni sparing z Górnikiem Łęczna. Zmiany w drużynie PGE GKS-u Bełchatów. Po blisko 10 sezonach w bełchatowskim klubie Patryk Rachwał nie wystąpi już w meczowej jedenastce. Piłkarz kończy karierę, ale nie rozstaje się z górniczymi barwami. W nowym sezonie były kapitan będzie członkiem sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny. Będzie współpracował z trenerami Arturem Derbinem, Kacprem Jędrychowskim oraz Sebastianem Łukiewiczem. Warto przypomnieć, że w trakcie piłkarskiej przygody z bełchatowskim klubem Rachwał wystąpił w 255 meczach, 6 różnych rozgrywek, strzelając w nich 19 goli. Życzymy powodzenia na nowej drodze kariery. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.